Magdalena Kowalczyk, witam Państwa w programie Rozmowa o. Będziemy dzisiaj rozmawiać, dlaczego coraz młodsi sięgają po środki psychoaktywne i odurzające. Naszym i Państwa gościem jest psycholog, pani Agnieszka Szczepaniak. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pani Agnieszko, statystyki są szokujące. Coraz więcej i coraz młodsze dzieci sięgają po dopalacze. Jaka jest przyczyna? Dlaczego? Czy dlatego, że są tanie, tańsze od narkotyków i ogólnie dostępne? Z dopalaczami jest tak, że traktowane są jako środki zastępcze. I dzieciom wydaje się, że one nie uzależniają. Ale to, że dzieci sięgają po dopalacze, oczywiście wynika też z tego, że one są tańsze niż narkotyki, że są łatwo dostępne, ale głównie wynika to z tego, że te dzieciaki w okresie między 14 a 18 rokiem życia są w okresie adolescencji. To jest czas, kiedy formuje się tożsamość dziecka i wtedy najwięcej uwagi, poczucia bezpieczeństwa i opieki potrzebują od rodziców, od systemu wychowawczego. Czy zażywając środki odurzające uważają, że uciekają od problemów, czy chcą zaimponować grupie rówieśniczej? Dzieci, które wkraczają w okres gimnazjum między 14, 17, 16 rokiem życia, bo to bywa różnie, one chcą poczuć się członkiem jakiejś społeczności. To czasem bywa tak, że dzieciaki, które do 6 klasy szkoły podstawowej były świetnymi uczniami, bardzo dobrze wychowanymi, nie sprawiającymi kłopotów wychowawczych, nagle w oczach rodziców stają się agresywne, przestają się uczyć, chodzą na wagary, spotykają się z różnymi osobami. One chcą należeć do środowiska, w którym się obracają. Jaki wpływ mają dopalacze na organizm ludzki? No tak naprawdę dopalacze mają tak różne składniki, że generalnie wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Wszystko, co ma wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje zaburzenia, które wpływają na koordynację, skupienie uwagi, negatywnie wpływają na zebranie myśli, odpowiedzi na pytania. Dzieci, które biorą albo brały dopalacze, mówią o tym, że kiedy rozmawiają z kimś, nie potrafią się skupić na temacie rozmowy. Nie potrafią dobrać słów odpowiednich, żeby odpowiedzieć na pytania, wyrazić jakieś swoje zdanie. Mówią, że ich uwaga jest ulotna, mają problemy z pamięcią krótkotrwałą. Mają kłopot z tym, żeby zorientować się, na czym polega problem, o którym rozmawiają, mimo że gdzieś w głowie pamiętają o tym, że dobrze wiedzą, o czym mówili. To są dzieci, które są po terapii, a te, które są w trakcie używania czy szkodliwego nadużywania, mówią o tym, że po wzięciu dopalacza czują się jak bogowie. To jaki jest skład tych dopalaczy, bo narkoman, który bierze heroinę, marihuanę, on dokładnie wie, co bierze. Natomiast dziecko, które sięga po te dopalacze, ono nie zna składu. Dopalacze zmieniają swój skład w zależności od tego, co właśnie nasi chemicy, naukowcy odkryją. Głównym składnikiem dopalaczy jest środek, który powoduje, że poprawia się nastrój, wzrasta temperatura ciała, dziecko czuje euforię, czuje się tak, jakby gonitwa myśli była tak bardzo ważna, najważniejsza na świecie. Czuje się pewne wszystkiego tego, co ma do powiedzenia. Zaczyna myśleć nawet filozoficznie na temat swojej egzystencji, swojego życia, swojej rodziny, znajomych. Ale w skład dopalaczy wchodzą takie substancje, które są naturalne, na przykład szałwia wieszcza, która powoduje halucynacje wzrokowe i słuchowe. Dzieciom się wydaje, że słyszą jakieś głosy, że widzą ludzi, których nie ma, że z kimś rozmawiają albo z czymś rozmawiają. Są bardzo dumni z tego.
W skład dopalaczy wchodzą też grzyby trujące, muchomory, wchodzą też substancje liście drzewa, które powoduje, że dzieci gotują się. Organizm ludzki się gotuje. Nasuwa się pytanie, czy współczesna młodzież potrzebuje więcej podniet, być bardziej w stanie euforycznym? To jest tak, że nasze dzieci są wychowywane w dobie internetu, gier, wychowywane są w czasach, kiedy bajki to już nie są sympatyczne i wesołe, kolorowe kreskówki, tylko są nafaszerowane przemocą, intensywnym działaniem, szybką zmianą aktywności. I takie dzieci, które mają 9-10 lat, już potrzebują więcej podniet, a więc te gry robią się coraz bardziej poważne, coraz bardziej okupione krwią, zabijaniem, przemocą, a później, kiedy wchodzą w okres dojrzewania i dostają tych bodźców tak dużo, bo te gry są coraz bardziej rozbudowane, filmy, bajki, czytają internet, w którym jest mnóstwo informacji na temat, jak działają dopalacze, jakie fajne robią wrażenia, jak bardzo są dzieci, które używają, zadowolone, potrzebują, żeby sprawdzić i spróbować. To jest czas eksperymentowania. To w takim razie, czy trzeba jakieś mieć cechy osobowości, które warunkują uzależnianie się? To nie chodzi o osobowość. Tutaj chodzi o temperament. Dzieci, które mają poczucie własnej wartości i podchodzą racjonalnie do życia, wiedzą, jakie mają cele, są raczej, nie chcę powiedzieć, że wycofane, ale spokojnie, potrafią odmówić. Są wychowywane w taki sposób, że znają swoje wady i zalety, że wiedzą, czego chcą od życia, są poprowadzone przez rodziców w taki sposób, żeby uczyć się przez doświadczenie i gdzieś tam próbują różnych rzeczy we wczesnym dzieciństwie czy przez okres szkoły podstawowej. One nie potrzebują tego, żeby sprawdzać się jeszcze bardziej. Natomiast dzieciaki, które mają w sobie takie cechy temperamentalne, które powodują zachowania ryzykowne, które powodują próbowanie ciągle czegoś nowego, ciągle jest im za mało doświadczeń, ciągle za mało ludzi poznają, ciągle za mało mają bodźców z zewnątrz, to są dzieci, które są najbardziej narażone na nadużywanie i próbowanie, czy uzależnienie. Dopalacze uzależniają psychicznie. Nie ma sprawdzonych substancji, które uzależniają fizycznie dziecko od dopalacza. To jest głównie uzależnienie psychiczne od stanu, od euforii, od poprawy nastroju, od poczucia, że jestem Bogiem, że mogę wszystko. Czy przypadkiem bardziej podatna może jest ta grupa młodzieży, która ma zaburzony system wartości? One zachowują się inaczej w domu, inaczej w szkole w stosunku do nauczycieli, do rówieśników? To są takie grupy dzieci z różnych środowisk, tak? To nie jest tak, że dopalacze używają dzieci, które pochodzą wyłącznie z trudnych rodzin, bo to jest nieprawda. To są dzieci, które albo miały zbyt silną kontrolę ze strony rodziców, zbyt silne kierowanie tym, co mają robić, czego mają się uczyć, jakie mają mieć zainteresowania. To są dzieci, które nie mają wielu grup rówieśniczych, z którymi się spotykają, bo nie mają na to czasu, dlatego że wizja rodziców, tak, wychowania dziecka jest taka, że ono musi, bo w tym świecie to trzeba zdobywać umiejętności, wiedzę, doświadczenie, nie musi mieć kontaktów. I to są takie dzieciaki, które w okresie gimnazjum mają problem z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami. One, żeby przynależeć do jakiejś grupy, żeby mieć poczucie własnej wartości takie, że jestem podobny do większości moich znajomych, częściej narażają się na takie zachowania, które powodują używanie, próbowanie, eksperymentowanie z dopalaczami i z różnymi innymi używkami. No i inna grupa dzieci to właśnie te rodziny z grupy ryzyka, tak? To są rodziny alkoholowe, przemocowe, to są rodziny, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrwalone bezrobocie, biedę, takie, które żyją z dnia na dzień albo korzystają z dofinansowania z instytucji publicznych, które dbają o podstawowe potrzeby, ale raczej rodziców niż dzieci. To są takie dzieci, które wychowuje ulica. To są też dzieci, które, żeby należeć gdzieś, czuć się kochanym, mieć jakąś swoją wartość, przynależą do grupy, która używa albo nadużywa.
to, co powinna robić rodzina, bo skąd taka młodzież powinna czerpać wzorce? No, rodzina generalnie powinna wychowywać dziecko od przedszkola. Jest coś takiego, że do trzeciego roku życia dziecko uczy się, kim jest rodzic. I rodzic to nie jest osoba, która tylko wyznacza granice, tylko ocenia albo tylko coś nakazuje. To jest też taka osoba, która pozwala dziecku na popełnianie błędów, pokazuje, że sam popełnia błędy i że nie jest doskonały, która pozwala dziecku na poszukiwanie, zawsze stoi z boku i w momencie, kiedy dzieje się sytuacja trudna, nie krzyczy i nie ocenia, tylko tłumaczy i pokazuje, jak można zrobić inaczej. To są dzieciaki, które później w przedszkolu nie mają problemów adaptacyjnych, bo w domu mają przećwiczone, jak się nawiązuje kontakty, jak się rozmawia, jak się można bawić, jak wygląda zasada współpracy między rodzeństwem, jak wygląda współżycie między rodzicami i dziećmi, jak wyglądają relacje rodzinne, które są oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i tolerancji niedoskonałości, bo nikt nie jest doskonały. Dokładnie. Pani Agnieszko, objawy. Jak rozpoznać, że moje dziecko sięga po dopalacze? Jakie są symptomy? Z dopalaczami jest tak, że one są przejmowane w różny sposób. Tak, one są przejmowane w taki sposób, że dzieciaki je wciągają przez nos. I tutaj pierwszym objawem to jest taki katar, który pojawia się nagle. Dziecko nie ma alergii, a nagle przez dłuższy okres czasu ciągle ma katar, ciągle ma problem ze śluzówką nosa. I rodzice korzystają z pomocy laryngologów, idą do lekarza, bo to jest pierwsze, co robią. No bo jest ciągle katar, może to jest alergia. W domu pojawiają się chusteczki, pojawiają się krwotoki z nosa, które pojawiają się nagle, a wcześniej tego nie było. Dzieci zmieniają swoje zachowanie w domu. Nie słuchają rodziców, nie stosują się do zasad. Zdanie rodzica traktują jak coś, co jest jakby drugiej kategorii. Najważniejsi są rówieśnicy. Zaczynają zmieniać swój ubiór, zaczynają albo przestają się myć najczęściej. To jest tak, że dzieci przestają się myć, przestają dbać o siebie, o swój pokój. Wyposażeniem pokoju jest głównie komputer, rozebrane łóżko, resztki jedzenia, pozostawione kubki. Na każde pytanie albo prośbę o wykonanie czegoś w domu reagują złością, agresją, zupełnie nieadekwatną do sytuacji. I zaczynają się wagary, zaczynają się wyjścia, późne powroty, niewracanie na noc. Są też dzieci, które są wyedukowane w taki sposób, że one dobrze wiedzą, ile trzeba przyjąć substancji szkodliwej, żeby rodzice nie poznali. Żeby nikt nie zauważył. Żeby nikt nie zauważył. I rodzice, zdarza się, że bardzo długo, przez kilka tygodni, nie zauważają, że coś się w dziecku zmienia. Ale dopalacze wyniszczają każdą cząstkę ciała, tak? Każdą tkankę i po jakimś czasie widać po twarzy dziecka, po problemach z wątrobą, z trzustką, z funkcjonowaniem, skupieniem, że coś się z dzieckiem dzieje. No, trzeba zwracać uwagę na każdą zmianę środowiska rówieśniczego, bo są dzieci, które nie zapraszają rówieśników do domu. Tłumaczą to tym, bo o czym będziemy rozmawiać z wami, o czym moi rówieśnicy mogą rozmawiać. To jest tak, że oni trochę się wstydzą tego, że rodzice wychowali w określony sposób. Mówię o tych dzieciach, które gdzieś tam spełniały oczekiwania rodziców do tej pory. I ponieważ zachowują się inaczej w gronie rówieśników i inaczej w domu, tak jak powiedziałyśmy to wcześniej, nie potrafią tego połączyć. To co powinien zrobić rodzic, który zauważy, że z tym dzieckiem dzieje się coś złego? No to jest tak, że dzieci na pewno nie powiedzą prawdy. Więc zapytane wprost powiedzą, że w ogóle nic się nie dzieje. O co ci chodzi? Przecież jestem taki, no sprzątam, o co ci chodzi? No chodzę do szkoły, bo głównym wyznacznikiem jest chodzenie do szkoły, tak? To, że ma dziecko dobre oceny i rodzice generalnie w tej sytuacji są zadowoleni, że dziecko spełnia oczekiwania. Kiedy zauważam, że coś jest nie tak, to wystarczy drobiazg. To jest właśnie ten katar na przykład. To jest to, że nagle zaczynają się problemy z oddychaniem, że jest uporczywy kaszel, że dziecko zaczyna albo chodzi senne, albo chodzi mocno pobudzone, albo zmienia jakby zakres zainteresowań.
trzeba zwrócić się o pomoc albo do psychologa szkolnego, pedagoga, do wychowawcy w szkole, żeby zapytać, czy w szkole też ktoś zauważył, że coś się dzieje. Zdarza się, że rodzice ukrywają, przypuszczają, że coś się dzieje nie tak, ale ukrywają, nie mówią o tym nikomu. To daje przyzwolenie dziecku na dalsze korzystanie i używanie, bo rodzice i tak nie powiedzą, bo się wstydzą, a ja nie muszę. Oni mają mną się opiekować, ale tak naprawdę ich zdanie dla mnie się zupełnie nie liczy. Jest to już problem powszechny, ogólnopolski. Pani Agnieszko, czy problem nie tkwi również w tym, że media ogólnopolskie nagłaśniają liczbę? Oni się fascynują jakby, tak, tą liczbą w szpitalach młodzieży, która już bierze, uzależniona jest, ale nikt nie robi nic, żeby zająć się programami dydaktycznymi. To jest tak, że na stronach Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii są ogłaszane różne akcje społeczne mówiące o tym, żeby przeciwdziałać narkomanii, no przy okazji przeciwdopalaczom. Tam są robione przeróżne badania na młodzieży, no, na młodzieży dorosłych, wczesnych, dzieciakach, które mają po 14-15 lat i ludziach we wczesnej dorosłości. I rzeczywiście tam statystyki na przykład mówią o tym, że od 2010 do 2013 roku te programy zostały wprowadzone w taki sposób, że coraz mniej osób używa czy też nadużywa. Natomiast badania, które ja ostatnio przeczytałam z 2013-2014 roku z przełomu, mówią o tym, że tak naprawdę w przedziale między 14 a 15 rokiem życia przyznaje się około 10,5-11% dzieci do tego, że kiedykolwiek próbowało. Nie wiemy, ile dzieci się nie przyznało. Znaczna większość na pewno. Między 15 a 17 rokiem życia to jest jakieś 16% populacji dzieciaków, które były badane, które się przyznały, a 19, 18, 19 to już jest 18%. To jest bardzo dużo dzieci w wieku 14-19 lat, które próbowały, używają szkodliwie, nadużywają, które orientują się w tym i wciągają coraz młodsze i coraz więcej, coraz nowe osoby, które chcą sprawdzić, jak to działa. Co z tym zrobić? No myślę, że trzeba zacząć od tego, że rodzice powinni czytać na ten temat, dowiadywać się, korzystać z pomocy fachowców, żeby wiedzieć, na czym polega uzależnienie, na czym polega eksperymentowanie, jaki jest skład substancji psychoaktywnych, co można zrobić, kiedy się zauważy. Ale myślę, że też ważna jest rola szkoły, rad pedagogicznych, które dobrze by było, żeby korzystały ze szkoleń, które opowiadają o tym, co można zrobić, co może zrobić szkoła, nauczyciel w sytuacji, kiedy przypuszcza, że dziecko jest albo pod wpływem substancji, albo jej używa. Nie chcę powiedzieć o nadużywaniu, jakoś tak bardzo ostrożnie o tym mówię. Natomiast dzieci, które nadużywają czy używają bardzo długo, uzależniają się psychicznie od tych środków. I nauczyciele muszą to wiedzieć. Słynne domówki pomagają raczej w tym, bo na pewno nie przeszkadzają. Nie organizujesz domówki, jesteś wyautowany z grupy rówieśniczej. No to jest ten czas gimnazjum znowu, początek. Zmiana środowiska, zmiana grupy, poznawanie nowych osób. I każdy dzieciak, który ma poczucie, że jakoś nie pasuje do tej grupy, zrobi wszystko, żeby się z tą grupą zidentyfikować. I jeżeli zostanie chociaż raz zaproszony na domówkę, zorientuje się, jak to ma wyglądać. Tam się pojawiają różne substancje, zaczynając od papierosów, kończąc na dopalaczach. Ale również alkohol. Tam jest też coraz alkohol. Młodsze dzieci spożywają alkohol. Tak, dzieci w gimnazjum zaczynają jako 14-latki. Te domówki pojawiają się w okolicach drugiej klasy gimnazjum. Spotykają się dzieci, to jest grono 5-6 osób i taka grupa sprzyja, żeby próbować. To jest w bezpiecznych warunkach, bo to jest w domu. Na alkohol nie wydaje się dużo pieniędzy, bo albo jest na przykład w barku u rodziców, albo ktoś ma starszego brata i ten brat kupi.
i dziecko przywiezie, jest zmniejszona kontrola rodziców w tej sytuacji. Dziecko, które nie sprawiało do tej pory problemów i zaprasza grupkę znajomych do domu, jest to 5-6 osób, rodzice nie przypuszczają, co może się wydarzyć w trakcie takich domówek. Ale w domach, podczas imprez rodzinnych, również zachęca się dzieci. Spróbuj. To jest tak, że tak naprawdę rodzice traktują czasem alkohol jak zabawę. W naszej kulturze bywa różnie, ale nie ma takiej tradycji, że przy stole, przy imieninach, grillach nie ma tak, że dzieci jakby mają swoje oddzielne miejsce. Zazwyczaj znajdują się przy stole razem z dorosłymi, w miejscu, gdzie się pije ten alkohol. Dzieci na to patrzą, mają różne zdania na ten temat. Natomiast często rodzice zachęcają dzieci. Sama byłam świadkiem, jak tata 8-latka, pijąc piwo przy grillu, powiedział, że no on właśnie tego rodzaju piwa nie lubi, on preferuje zupełnie inne. Czasami jest tak, że trudno zwrócić uwagę, albo rodzice nie słuchają. No przecież to nie jest nic strasznego, to przecież dobrze wpływa na nerki. Ale dziecko w okresie rozwoju, każda dawka alkoholu dla dziecka powoduje jakieś zaburzenie tego rozwoju. To jest tak jak w okresie ciąży. Kobiety nie powinny przyjmować żadnych dawek alkoholu ze względu na to, że ten płód może w każdym momencie nie rozwijać się tak, jak to powinno wyglądać. Tak samo jest z dziećmi w okresie wzrostu. Więc już my dorośli dajemy tak by przyzwolenie w domach, prawda? Ale nie można o tym nie wspomnieć, że również nauczyciele dochodzi do incydentalnych przypadków, gdzie na biwakach spożywają alkohol razem z młodzieżą. I nasuwa się kontrowersyjne pytanie, kto kogo wychowuje? No, mamy tak świat zbudowany. Nie chcę oceniać nauczycieli, ale to jest tak, że żeby zyskać w tych czasach zaufanie ucznia, żeby być z nim w dobrych relacjach, jest faktycznie część pedagogów, którzy w ten sposób próbują... Zaimponować? Może zaimponować za duże słowo? Nie, ale przypodobać się może dzieciom, żeby mieć jakiś wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądało nauczanie przedmiotu, jak dzieci będą się zachowywały w klasie. To jest bardzo duże ryzyko, bo dzieci potrafią wykorzystywać takie sytuacje, a z drugiej strony wiedzą, że mogą sobie pozwolić na więcej. Jeżeli dorosły pije razem z nimi na biwaku czy na wycieczce, to znaczy, że dziecko w klasie może zrobić więcej niż przy innym nauczycielu, który na to nie pozwala. Często nauczyciele przymykają oko, często nie wiedzą, co zrobić i często jest tak, że po prostu o tym nie mówią, co się dzieje na wycieczkach i biwakach. Przymykają oczy, idą spać. Pani Agnieszko, a może mają za małe prawa? Może jest zbyt mała dyscyplina? Może błąd tkwi w całym systemie? No w tym systemie, który mamy, problem polega na tym, że faktycznie nauczyciele mają o wiele mniej praw niż mieli kiedyś. Nie ma tak, że mogą wejść do domu ucznia, żeby zorientować się, jak sytuacja wygląda domowa. Mają też tak, że każde zwrócenie uwagi uczniowi w nieodpowiedni sposób, każda uwaga skierowana do ucznia, która zostanie przez niego odebrana jako negatywna albo jakoś uderzająca w jego poczucie wartości, powoduje, że nauczyciel ma w związku z tym jakieś problemy. Ma nieprzyjemności, trzeba to nazwać. Dokładnie, natomiast istnieje możliwość taka, że dyrektorzy szkół zorientowani w sytuacji, że naprawdę nauczyciele mają problem, żeby sobie z tym poradzić, mogą organizować szkolenia dla rad pedagogicznych, jak sobie radzić z dziećmi, które piją alkohol na tych wycieczkach, co zrobić, żeby odmówić, a i tak sobie poradzić, co zrobić, żeby zastosować kary, które nie będą tak bardzo mocno uderzające w dzieci, że one poczują, że nauczyciel stosuje w związku z tym przemoc, bo to głównie o to chodzi, tak, że dzieci mówią, że to jest osoba, która mnie obraziła i stosuje przemoc, ja to zgłoszę. Ale jeszcze jest to przyzwolenie rodzica, o czym mówiłyśmy wcześniej, na przykład na wycieczce nauczyciel znalazł alkohol u danego ucznia, dzwoni do rodzica, a co robi rodzic? Zapiera się, absolutnie, to nie moje dziecko, to jest niemożliwe. No to jest właśnie ten obraz, który dzieci budują w domu.
w swojej własnej rodzinie. Ja jestem bardzo dobrym uczniem, ja spełniam wasze oczekiwania, ja jestem osobą, która wypełnia każde polecenie rodziców, ale tak naprawdę jestem zupełnie inny. Ja mam inne oblicze, jak jestem z rówieśnikami, ja chcę być fajny. Rodzice tego nie zauważą, oni nie wiedzą, ponieważ te dzieci się nie zapraszają do domu w obecności rodziców. Rodzice nie wiedzą, jak dzieci się zachowują z rówieśnikami. Nie wierzą i wierzę, że tak jest. Oni po prostu tego nie wiedzą, jak dzieci funkcjonują w swojej grupie rówieśniczej. Nie wierzą w to, że piją alkohol, bo dzieci naprawdę potrafią to ukrywać. Zdarza się, że jeden, dwa razy mama wyczuje u dziecka, że przyszło do domu później pod wpływem alkoholu. Ale są tłumaczenia, że albo ja tylko spróbowałem, jak smakuje. I mama mówi, aha, no dobrze, to połóż się spać. Wracają w oparach papierosów i nawet znajdują w kieszeniach te papierosy, resztki tytoniu z papierosów, o ile nie czegoś innego. Dają, przymykają oko, rozmawiają, ale dają przyzwolenie, nie robią z tym nic. Czyli wszyscy dorośli, można tak powiedzieć, generalnie nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym problemem, więc najlepiej go unikać. Zamknąć oczy tak, jakby go nie było. Media ogólnopolskie, czy zamiast pokazywać w telewizji, który polityk przekroczył prędkość, czy jednak nie powinni zająć się takimi programami? No, myślę, że to jest taki trochę problem zapomniany przez polityków, bo jakby bardziej prestiżowe jest złapanie polityka na przekroczeniu prędkości, niż złapanie szóstki dzieciaków w domu na tym, że biorą dopalacze czy piją alkohol. Tu trzeba wzbudzić też taką czujność w tych osobach dorosłych i politykach też, że to jest tak, że jak nie mówimy o czymś, to nie znaczy, że tego problemu nie ma. Nie ma, tak dokładnie. To jest tak, że nagle w lipcu okazuje się, że mnóstwo dzieci ląduje w szpitalach z zagrożeniem życia po przyjęciu dopalaczy. A ma to związek z ustawą, która się zmieniła 1 lipca, bo część tych substancji została uznana jako narkotyki i ktoś, kto chciał się pozbyć tego towaru, żeby na przykład wyprodukować coś nowego i zmienić jego skład, sprzedawał to po 15, a nie po 35 zł. Tak. Pani Agnieszko, czy są jakieś telefony zaufania, jakaś linia bądź organizacje, które by służyły wsparciem dla młodych ludzi, dla rodziców? Wsparcie to oczywiście psychologowie, terapeuci uzależnień i wszystkie ośrodki, które są z tym związane. Są infolinie, na które można zawsze zadzwonić, ale one działają w określonych godzinach po południu. Ja tutaj się posłużę karteczką. Jest telefon zaufania związany z narkomanią dzieci, dorosłych, osób, które próbują albo są uzależnione. I to jest telefon, który działa między 16 a 21. 801-199-990 i telefon zaufania związany z uzależnieniami behawioralnymi. Ja zaraz wyjaśnię, na czym to polega. Który działa od 17 do 22. To jest 801-889-880. Uzależnienia behawioralne to jest uzależnienie od czynności, czyli od tego stanu euforycznego, od tego, że ponieważ dopalacz przestaje działać po 4-8 godzinach i następuje zejście, tak? Czyli złe samopoczucie, myśli samobójcze, jakieś lęki. Dziecko chce wziąć go jeszcze i z czasem powoduje to, że człowiek uzależnia się od czynności i samopoczucia i nastroju. I w związku z tym to jest też hazard, zakupoholizm, internet. To są wszystkie te rzeczy, które... Od których się możemy uzależnić. Jest program FRED, który jest skierowany do dzieciaków, które dopiero próbują. To jest wczesna interwencja dla dzieci od 19 do 21 roku życia. To jest też młodzież i wczesna dorosłość. I to są zajęcia warsztatowe, organizowane z terapeutami uzależnień, które mają wpłynąć na to, że dziecko zacznie o sobie inaczej myśleć. To jest poprzedzone wywiadem, bo to nie każde dziecko może dostać się na takie zajęcia i można to sprawdzić na stronie internetowej. To się nazywa dosłownie FRED. Pani Agnieszko, dużo informacji, dużo wiedzy dla rodzica. Na co mają uwagę zwrócić
za co bardzo dziękujemy. Cenne wskazówki. Proszę Państwa, naszym i Państwa gościem była psycholog pani Agnieszka Szczepaniak. Dziękujemy pięknie. Dziękuję.